Kłaniam się, witam wszystkich Państwa, zarówno obecnych na miejscu, jak i przed różnymi urządzeniami elektronicznymi na debacie poświęconej kwestii liturgii. Debata organizowana przez wydawnictwo Fronda i przez Fundację Księdza Biskupa Warmińskiego Ignacego Krasickiego w Galerii Delfiny na warszawskim Powiślu i debata wokół książki Wygnanie Merchizedeka, wobec czego musi w tej debacie uczestniczyć jej autor Paweł Rysicki. Kłaniam się. I pan marszałek Marek Jurek, który liturgię łacińską zajmuje się od wielu, wielu lat i bez którego zaangażowania ta liturgia pewnie inaczej by w Polsce wyglądała, przynajmniej dostępność. Ja nazywam się Paweł Chmielewski, jestem dziennikarzem portalu PCH24 i będę miał zaszczyt tę debatę prowadzić. O sprawach związanych z liturgią łacińską rozmawialiśmy, zresztą, wielokrotnie w PCH24, także o książce Wygnanie Melchizedeka. Ale cóż, no, okazuje się, że tematów mamy cały czas, powiedziałbym, coraz więcej, bo papież Franciszek niestety dostarcza nam kolejnych atrakcji i nie ustaje w wydawaniu nowych reskryptów ostatnio, które mają liturgię łacińską ograniczać, także jest i będzie pewnie jeszcze o czym rozmawiać. Skoro debata ma w swoim tytule to pytanie właśnie odnośnie przyczyn postępowania papieża Franciszka, odnośnie liturgii łacińskiej, to myślę, że musimy się jednak trochę cofnąć w czasie i nie o samym papieżu Franciszku mówić na początku, tylko skąd on w ogóle swoje idee czerpie i dlaczego w ogóle ta wojna z liturgią łacińską w Kościele Katolickim się pojawiła. Mam nadzieję, że pan marszałek wybaczy, że zaczniemy od autora książki pana redaktora. Panie redaktorze, pan właśnie pisze w swojej pracy przecież nie tylko o tym, co się dzieje za tego pontyfikatu, ale również o tym, jakie są korzenie, powiedziałbym, ideowe tego wygnania Melchizedeka, więc tej postaci z księgi Rodzaju, która jest prefiguracją. Chrystusa jako najwyższego kapłana. Dlaczego w ogóle, w skrócie, nie mamy wiele czasu, godzina pewnie, a dlaczego w ogóle pojawia się w Kościele Katolickim w wieku XX idea, żeby, co to dużo mówić, zniszczyć tradycyjną liturgię i dziedzictwo liturgiczne? No to jest oczywiście bardzo ważne pytanie i nie ma moim zdaniem takiej łatwej odpowiedzi, jakkolwiek by to nie brzmiało, ponieważ ja sam pamiętam, ile czasu mi zajęło zrozumienie, dlaczego liturgia i spór o liturgię jest tak istotny, bo z pewnego punktu widzenia musimy powiedzieć, że to jest rzecz taka całkowicie zewnętrzna, dotyczy formy, no, że jesteśmy wychowani w kulturze, gdzie forma jest przyporządkowana treści, jeśli jest jakiś spór, to dotyczy że zawsze zawartości tego, co jest meritum sprawy, a nie formy wyrazu, tak? czyli tej nieekspresji. Nie, nie, nie no i mogłoby się w związku z tym wydawać, że mamy, do koń mamy dokładnie do czynienia z tego typu sytuacją, czyli ponieważ zmienia się otoczenie kulturowe, ludzie się inaczej zachowują, inaczej się ubierają, yy, zmieniają się pewnie pewne tryby. Postępowania, no to w naturalny sposób będzie to również miało wpływ na liturgię, czyli na sposób oddawania czci w kościele, czy na obyczaje kościelne. I to samo w sobie mogłoby się znowu wydawać, nie jest aż tak istotne. Ale jest, kilka, ale, ale jest kilka rzeczy, które nagle mogą sprawić, że zaczynamy albo że zaczyna się okazywać, że to, co wydaje się być czymś drugorzędnym albo czymś przyporządkowanym jest tak naprawdę bardzo ważne. No i zaczynając od rzeczy, najpierw cofnę się potem do przeszłości, ale zacznę od dwóch rzeczy, które czy dwóch takich dowodów wagi tej sprawy całkowicie współczesnych. Pierwszy to dowód polityczny bym powiedział, a mianowicie informacja, która pojawiła się przecież kilka miesięcy temu, że biuro FBI w Richmond w stanie Virginia objęło swoim nadzorem, czy zamierzało objąć swoim nadzorem środowiska tradycyjnych katolików przywiązanych do mszy łacińskiej. Wydaje się to być jak mówię informacją absolutnie szokującą, ponieważ no, jak, jakby to powiedzieć, gdzie Rzyma, gdzie Krym, prawda? Dlaczego akurat FBI i dlaczego służby specjalne miałyby się ze szczególnym zaangażowaniem zajmować ludźmi, którzy są przywiązani do pewnej formy? Ktoś by powiedział, właśnie zewnętrznej, do pewnej, formie, do pewnej formy ekspresji. Do czegoś, co zwykle mieści się w takich kategoriach, jakbyśmy o tym dzisiaj mówili, no wręcz folklorystycznych niemal, prawda? Czyli do tego wszystkiego czego ludzie są przywiązania. Jednak się okazuje, że jest coś, co sprawia, że przynajmniej dla pewnej części służb specjalnych, bo tak trzeba by to określić, Przywiązanie do katolickiej, tradycyjnej liturgii jest pewnym istotnym problemem, już nie tylko obyczajowym, ale również politycznym. Co to jest takiego? W tych opisach to, to się pojawiło. Oczywiście FBI, jak cała sprawa wyszła na jaw, zaczęło się od tego odżegnywać. Był taki list 19 prokuratorów generalnych 19 stanów amerykańskich, którzy zaprotestowało, zwróciło się do właśnie szefa agencji o wyjaśnienie, do prokuratora generalnego, było przesłuchanie przed kongresem i tak dalej. Nie chcę wchodzić w tę historię, bo ona jest opisana, tylko chcę pokazać, że to, co nam albo co wielu mogłoby się wydawać czymś mało znaczącym, nagle okazało się być czymś absolutnie fundamentalnym, dlatego bo ludzie, którzy są przywiązani do tradycyjnej liturgii katolickiej, Okazało się w tych opisach, są po prostu przywiązani również do treści katolicyzmu, czyli do dogmatycznego przesłania chrześcijańskiego, zarówno do doktryny nazmięto religijnej, jak i doktryny moralnej. Co w związku z tym w tych późniejszych FBI powołało się na raport, raport przygotowany przez instytucję, która się nazywa. Sudden Poverty Group, to jest taka instytucja troszeczkę przypominająca powiedzmy Antifę, albo w Polsce też są takie instytucje zajmujące się zwalczaniem różnego rodzaju prawicowych ekstremizmów. No i taż grupa napisała, że ci, którzy chodzą na msze łasińskie, to tak, w ogóle uważają, że kościół katolicki jest instytucją, która mówi o tym, że ma prawdę. Rzecz nietolerancyjna. Po drugie, twierdzi, że małżeństwo to jest związek między mężczyzną a kobietą i że w ogóle płeć ma, biologiczna jest czymś naturalnym, a nie czymś sztucznym i czymś wziętym nie wiadomo skąd. To druga, drugi przypadek braku tolerancji. A po trzecie, oni wcale nie chcą przepraszać za, za krucjaty. Też bardzo silny wątek, który się pojawił w tym dokumencie. I po czwarte uważają, że Kościół katolicki nie jest antysemicki. No więc jakby to powiedzieć, cztery powody, które sprawiają, że akurat FBI się tymi grupami zainteresowało, ale te wszystkie cztery powody pokazują, jak głęboko ci ludzie, którzy chodzą na tym, są osadzeni w tradycji i przeszłości Kościoła. I rzecz i powód drugi, czyli jak mówię, no mamy do czynienia z czymś, wydawałoby się zaskakującym, rzadko się zdarza, no, czy jeśli FBI się kimś zajmuje, to raczej właśnie jakąś to Totalną ekstremą, a tu się nagle okazuje, że ta totalna ekstrema została przypisana temu czemuś, co, wydawa... co jeszcze przez iluś laty było czymś, co charakteryzowało cały kościół katolicki, prawda, z jego formą pobożności, modlitwą. No i drugi powód i drugi, drugi, drugi znak, znaczenia to właśnie uwaga, jaka jest poświęcona przez Rzym i przez samego papieża Franciszka i jego otoczenie do tej mszy. No bo mogłoby się wydawać, że jeśli prawdziwa jest teza, że ludzie się zmieniają, wszystko się zmienia, otoczenie kulturowe się zmienia, to taka, takie przywiązanie do pewnych obyczajów samo w sobie obumrze. No, w naturalny sposób sposób, no, obumrze dlatego, bo tak, ludzie już nie chcą słuchać po łacinie, to ich w zasadzie nie interesuje, są inne nowe formy wyrazu, są lepsze sposoby komunikacji, więc po co się zajmować zwalczaniem czegoś takiego? To, co jest czymś przeszłym i minionym, umiera samo z siebie, obumiera. no, tak jak rośliny umierają, tak jak ludzie umierają, zwierzęta umierają, tak pewne formy kulturowe umierają i należałoby to zostawić w spokoju, a nie to zwalczać. Nagle się okazuje, że to coś, co ogłoszono, że nie ma dla tego miejsca i powinno już zemrzeć, no to wcale sobie nie chce umierać, tylko trzeba bardzo dużego wysiłku, żeby do tego doprowadzić. I To mnie prowadzi teraz już do tego pytania, do odpowiedzi na pytanie pierwsze o te przyczyny i źródła. No moim zdaniem główną, głównym źródłem i główną przyczyną reformy, jeśli tak można powiedzieć, poza oczywiście no, były te przyczyny, które można powiedzieć, tak, była to nowa forma czy poszukiwanie jakiejś nowej formy, Dotarcia do ludzi, którzy już od kościoła odchodzili. Ten kryzys upadku religijności był pewnie widoczny już w latach 50. 60, XX wieku. I to jest, nazwijmy, ta, no, to, to coś, co było przynajmniej podkreślane jako realny powód tej zmiany, ale, moim zdaniem, istotniejszym powodem była chęć. Pewnego rodzaju dokonania przewrotów świadomości, zbudowania na nowo katolicyzmu, katolicyzmu już całkowicie zmodernizowanego, dostosowanego do oczekiwań i wymagań świata, takiego katolicyzmu, który nie byłby potem punktem oporu, w tym wielkim, tej wielkiej globalnej rewolucji, z którą cały czas mamy do czynienia. Także szukając tych najgłębszych źródeł tej zmiany, która się dokonała, to ja widzę, widzę dwa powody. Jeden, o którym wspomniałem, i on jest, jakby to powiedzieć, zrozumiały, czyli poszukiwanie jakichś nowych form wyrazu, ale on nie był, moim zdaniem, realny. Realny było tak naprawdę co innego i to byli ci ludzie, którzy decydowali o kształcie tych zmian, które zostały przeprowadzone. A mianowicie, no, ja o tym piszę w książce. Taka daleko idąca protestantyzacja katolicyzmu, a tym, co zostało sprotestantyzowane, musiała być świadomość, również świadomość obyczajów, liturgii, religii. Tak myślę, najkrócej bym to na początek powiedział. Panie Marszałku, ja oczywiście zachęcam do wszelkich polemik, chociaż widziałem, że kiwał pan głową, więc chyba ta analiza jednak, tak się wydaje, oddaje rzeczywistość zdecydowanie. I właśnie pytanie. Odnoszący się do tego, co powiedział pan redaktor Paweł Lisicki, no bo rzeczywiście jest tak, że chciano przecież liturgię zreformować po to, żeby jakoś jednak trafić lepiej do współczesnego człowieka. Jak to się mówi, kiedyś pan marszałek w jednej z naszych rozmów w PCH24 mówił o konieczności czy próbie zachowania takiej adekwatności między kształtem liturgii, a tym, jak się zmieniło społeczeństwo, które się rzeczywiście zmieniło. Ale co się takiego stało, że ta adekwatność czy próba jej zachowania kompletnie się wykoleiła, i nawet gdy spojrzy się w dokumenty liturgiczne drugiego Soboru Wytykańskiego. No to obserwujemy jednak wielokrotnie podkreślano przez papieża Benedykta przepaść między wolą Ojców Soboru, a tym, co rzeczywiście zrobiono. Nie będziemy tu pewnie wchodzić w te wszystkie także masońskie szczegóły. Mówię tutaj o ewentualnej przynależności architekta reformy liturgicznej, arcybiskupa Buniniego. Ale gdzie jednak i kiedy, z jakiej przyczyny zagubiła się ta świadomość najwyższych pasterzy, że ta adekwatność ona musi być zachowana, a nie właśnie, tak jak mówił pan redaktor, narzucana jest ludowi Bożemu, jak to się dzisiaj mówi, ta rewolucyjna mentalność. Może. Jedna uwaga generalna właśnie, że mówiąc o zmianach, które są możliwe i zmianach, które są niedopuszczalne, to zwróćmy uwagę na te, które, 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 które są w Kościele po prostu, które wydarzają się od 2000 lat. I mówię nie tylko o tym, o sanktorale, że jak się ogłasza Nowych Świętych, no to trzeba dla nich napisać odpowiednie modlitwy, kolekty i tak dalej, włączyć się do mszału i w ten sposób mszał, Rośnie przez wieki, to jest coś niezwykle, niezwykle pięknego. Ale również zmiany takie dalej idące, które próbowano zrobić właśnie w okresie soboru, a które na przykład realizuje pewnie od, no od ponad tysiąca lat Kościół Wschodni, również katolicki Kościół na Wschodzie. Na Wschodzie na przykład myśmy byli, to było niezwykle piękne przeżycie, z moją żoną w Maria Poczy, w najważniejszym sanktuarium węgierskim. Także tu dziękuję, panie ambasador, za to, że. Mieliśmy taką okazję tam być na konferencji, bardzo ważnej zresztą, na temat życia chrześcijańskiego w Europie Środkowej. Wspaniały barokowy kościół, a jednocześnie w całej strukturze po prostu bizantyjski, bo to jest bizantyjski kościół, ale zbudowany... Tam się od XVIII wieku odprawia po węgiersku. Zapytałem koleżanki, węgierki i Polki jednocześnie, czy język jest zrozumiały. Ona mówi archaiczny, ale zrozumiały. Czyli to jest tak jak no z angielskim Szekspira na przykład i takim językiem anglokatolicy na przykład, dla których Benedykt XVI stworzył ordynariaty, się modlą. Więc na przykład wprowadzanie języków do liturgii nowych, co mo, może mieć swoje niekorzystne aspekty, dlatego że, no, spójrzmy na Żydów, muzułmanów, tam język sakralny jest czymś bardzo ważnym. Poza tym funkcja łaciny polega również na tym, że biorąc pod uwagę tłumaczenie, gdzie treści się mogą rozbiegać między różnymi narodami, dopóki mamy język kanoniczny, do którego się możemy odwołać jako do języka kościoła, mamy sprawdzian sprawdzian treści, właściwości tłumaczeń, wspólnoty pojęć i tak dalej. Ale mówię, ale można przyjąć, że ze względów duszpasterskich modlitwa w językach narodowych niesie te korzyści, że ona jest zrozumiała i tak dalej, właśnie od czasów świętego Cyryla no tak, tak się działo na wschodzie, że te kolejne języki wchodziły, czy do kościoła prawosławnego, czy do kościołów katolickich wschodnich i tak dalej. U nas nie, na zachodzie, aż do, XX, aż do XX wieku. Więc to jest zmiana, która się mogła dokonywać. Natomiast te głębsze te głębsze zmiany, no to ja bym je podzielił na dwa rodzaje. Bo ja się generalnie zgadzam, znaczy z większością też tej książki się zgadzam. Natomiast no to jest tak, że z jednej strony, oczywiście to było takie przekonanie. Charakterystyczne dla tak modernizmu, dla takiego nurtu krytycznego w myśli katolickiej od końca XIX wieku, że katolicyzm gdzieś się w historii zagubił i że to, co praktykujemy, nie jest pierwotnym chrześcijaństwem, że to jest coś wyraźnie innego. Ale praktyczną konsekwencją tej tezy to było nie tylko to, że trzeba przeprowadzić resursy powrót do źródeł, odtworzyć chrześcijaństwo, którego nikt nie widział, ale jak ono wyglądało w II czy III wieku. Nie, to było również przekonanie, że generalnie reformatorzy którzy no, oderwali, rozbili jedność duchową Europy w XVI wieku, że mieli rację. I to jest coś, o czym Paweł Lisicki w tej książce bardzo dużo pisze. Ale druga rzecz, na którą ja zwracam uwagę, która też w tej książce jest, ale która niejako usprawiedliwa to wszystko, to jest ta komedia omyłek, która się dokonała. Że, no, mianowicie... No, um, u źródeł reform są też dwa prądy w kulturze europejskiej w XIX wieku, które na nią bardzo mocno wpłynęły, a które w jakiś sposób są prądami kryzysowymi. To znaczy romantyzm i właśnie który, którego wyrazem było to teologiczne mało. przekonanie, że trzeba wrócić do źródeł, których nikt nie widział, przeprowadzić rekonstrukcję jakiegoś pierwotnego chrześcijaństwa, ale w opozycji do realnej tradycji przekazanej. To jest coś, co w wygnaniu Melchizedeka jest bardzo podkreślane. To, to, ten, ten wymiar właśnie tradycji właśnie jako przekazu, że my tę tradycję mamy, bo ją dostaliśmy itd. Tak I to jest jedno. Ale drugi nurt to był pozytywizm i właśnie ten wielki przełom w nauce w połowie XIX wieku no On powodował, że no również w świecie katolickim powstało takie przekonanie, przy pomocy metod naukowych my to wszystko odtworzymy. My odtworzymy, ustalimy, jak to było naprawdę i itd., tak Naprawdę ten przełom pozytywistyczny załamał się po około 70 latach. A dziś już doskonale znamy granice nauki, również granice nauk społecznych, poznania historycznego i tak dalej. Co więcej, wiemy na podstawie i danych filozoficznych, i danych historycznych, jak bardzo właśnie tradycja jest realną formą przekazu. Jak to, co realnie, materialnie dostajemy, jest świadectwem tego, co było kiedyś. Jak wielkie ryzyko jest po prostu w założeniu, że my wbrew temu, co jest realnym. Realną formą trwania przeszłości, otworzymy jakąś przeszłość mityczną, i to ja nazywam, że w ogóle. Jak będziemy dłużej rozmawiać, to najchętniej bym skorzystał z kompetencji autora i posłuchał, jak autor właśnie te relacje między ile, tego, ile było tego a ile było tego mam w tym wszystkim, ile komedii, pomyłek i dobrych intencji, a ile po prostu świadomego takiego głębokiego wewnętrznego przekonania, że właśnie Luther Calvin mieli rację, że, 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 że jest świetna okazja. Nie wszystko się da zmienić, nawet nie negując sakramentów, ale zrobimy wszystko, co mogłoby ich wtedy 400 lat wcześniej zadowolić. Ale w moim przekonaniu ten, ten drugi nurt, ta naiwność pozytywistyczna no, była. Takim no, to była ta komedia omyłek, kiedy ludzie uważali, że odtworzymy coś, czego nie było, i tak dalej, aczkolwiek przy okazji, aczkolwiek przy okazji mówię te, to przekonanie, że trzeba stworzyć formy re, życia religijnego, trzeba w ogóle zmodyfikować wiarę, etykę społeczną, nawet etykę osobistą. Pod kątem życia tak zwanego współczesnego człowieka, to było to przekonanie, bo ja podkreśliłem tą reformację, która jest w książce, ale również to drugie, że generalnie oświecenie i krytyka religii miała rację. I, i że trzeba stworzyć jakoś, jakieś formy życia katolickiego, formy życia Kościoła dla ludzi, którzy mają albo zasadnicze wątpliwości co do prawdy katolicyzmu, albo w ogóle dla ludzi nie bardzo wierzących. No i to już jest jakieś kompletne w ogóle nieporozumienie, i, i to, to jest jakieś źródło zamętu, który trwa, ale którego uzdrowienie właśnie no, ta książka pokazuje, że oparcie się o tym, co jest. Widzialnym znakiem wiary, tak jak no mówię, tak jak Chrystus był widzialny, ale to, to jest widzialnym znakiem wiary, jest podstawą, no, na tym fundamencie można budować. O tym, jak z tego kryzysu wyjść, na pewno jeszcze będziemy rozmawiać, ale tutaj dużo było słów wypowiedzi pana marszałka, tak zresztą jak i w książce, na temat protestantyzmu. I pytanie panie redaktorze, jak to jest? Jak, w jaki sposób ten protestantyzm ukąsił katolicką liturgię? No bo widzimy rzeczywiście, że te nowe obrzędy, one w dużej mierze wyglądają tak, jak obrzędy protestanckie. Ale przecież nie jest tak, że ktoś wziął jakieś księgi liturgiczne lutra, przeczytał, stwierdził, a no, zrobimy to samo teraz w kościele. Bo pisze Pan bardzo dużo w wygnaniu Merchizedek o takim ukąszeniu ideologicznym, o Kalru Ranerze i innych modernistycznych myślicielach, a więc o tych myślicielach, którzy są, można chyba powiedzieć, wytworem protestanckiej rewolucji. Czy nie jest tak, że protestancka rewolucja wytwarza fałszywą filozofię, a później ta fałszywa filozofia konsa, by także z katolicyzm i w efekcie katolicyzm zaczyna wyglądać tak jak protestantyzm, a więc ten rdzeń, z którego ten błąd wyrasta? I Jakie są te relacje między właśnie protestantyzmem, błędami modernizmu, a deformacją liturgiczną? No, przede wszystkim jest oczywiście tak, że protestantyzm, jak, jak dobrze wiadomo, bardzo różne oblicza z samej swojej natury, liczba różnych sekt, grup i tak dalej jest ogromna. Natomiast tym, co z pewnością moim zdaniem, zostało przejęte przez katolicyzm już w wieku, pod koniec XIX i XX w wieku, w wieku XX, to jest ten liberalny protestantyzm, tak można by było powiedzieć, czyli no, mówiąc na skróty, ukąszony przez oświecenie i, przyjmują, i przyjmujący za dobrą monetę na no wszystkie te tezy, które od wieku XVIII już w tym protestantyzmie dominowały. W rzeczy ja sądzę, że katolicki modernizm jest w troszeczkę inną formą, ale trasy takiego liberalnego protestantyzmu. Są pewne. Liberalnego, oczywiście liberalnego. Nie, nie, w tych kategoriach Luther czy Kalwin są znacznie bardziej katolicy niż katoliccy moderniści w wieku XX. I teraz tak, jak to, jak to wyglądało w, w praktyce, ja staram się to oczywiście opisać, ale podam taki jeden przykład historyczny. Debatę na temat. Ołtarze. No ja Debata na temat ołtarzy. W większości dzisiejszych kościołów katolickich, tych starych kościołów katolickich, czyli tych, które zostały zbudowane przed latami 60. XX wieku, najlepiej to widać w kościołach barokowych, w kościołach gotyckich czy kościołach romańskich, obok czy przed ołtarzem pojawiły się stoły. Myślę, że każdy, to, kto chodzi po, po, po kościołach, zwiedza i tak dalej, to dostrzeże. Skąd się te stoły wzięły? No one się oczywiście wzięły na kanwie reform przy, przyjętych przez Sobór Watykański II. Wprawdzie w samych dokumentach tego nie ma, ale w późniejszych towarzyszących, że tak powiem, tym dokumentom innych dokumentach już ta zgoda się, się pojawiła. No ale oczywiście skąd się wziął stół w tych kościołach? On się wziął stąd, że jako pierwszy do tej koncepcji odwołał się właśnie Luter i jego następcy, czyli sam Luter... Karlstadt, Zwingli czy Kalwin mówiąc o tym, że tym co pierwotne w chrześcijaństwie to było spotkanie podczas uczty Uczta była tym, co się wspomina, i kiedy, kiedy Pan Jezus mówi o, o potrzebie wspominania, o pamiątce, to ma na myśli ostatnią wieczerzę, czyli tym, co wspominają chrześcijanie, to jest wspólnota, to jest ostatnia wieczerza, co było zaprzeczeniem katolickiej nauki o tym, że msza święta jest przede wszystkim powtórzeniem, uobecnieniem, ponowieniem ofiary krzyżowej, ofiary na Golgocie. No ale skoro Marcin Luther odrzucił tę, tę tezę mówiącą o ofierze, odrzucił ją z różnych powodów, no nie ma sensu, żebym żeby napisałem osobną książkę o, o Lutrze. No ale też jednym z istotnych powodów, dla które się powoływał, poza powodami duchowymi, był to, było to, no że w ten sposób Kościół sprawuje swoją władzę nad wiernymi, ponieważ prawo sprawowania ofiary jest dane kapłanom, w ten sposób wyróżnia ich to nad całą resztą i oni dysponują tą władzą której inni nie mają, więc trzeba to całkowicie zmienić i od tego momentu w myśli, czy w, 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 w wspólnotach protestanckich, pastorzy nie są kapłanami. Są organizatorami życia, są kaznodziejami, przede wszystkim słowo zastąpiło tak naprawdę sakrament, no i musiał się pojawić w związku z tym stół zamiast ołtarza. I teraz co się stało na początku XX wieku? Wielu katolickich uczonych, właśnie tych modernistycznych uczonych, zaczęło odkrywać nagle, że ich Zdaniem ołtarze były czymś wtórnym w samym, na samym początku Kościoła, czyli bo wcześniej się wydawało, że to Luther dokonał tego zerwania, wprowadził stoły zamiast ołtarzy. Uczeni katolicy krytykowali Lutra, twierdząc w wieku XVII i XVIII, że doszło tutaj właśnie do zerwania tradycji, ale w wieku XIX i XX coraz większa liczba katolickich uczonych zaczęła twierdzić, że zaraz, przecież właśnie na początku nie było ołtarzy. Ołtarze są tylko pewną naleciałością pogańską, która pojawia się w kościele dopiero później, na przełomie wieku III i IV. Skutek tego, że do kościołów zaczęli napływać poganie i tak naprawdę za czasów dopiero cesarza Konstantyna, czyli wtedy, kiedy chrześcijaństwo było najpierw religią tolerowaną, a później religią już oficjalnie wprowadzoną, dopiero wtedy pojawiły się te ołtarze, które później zna, znamy. Czyli jak chcemy wrócić do pierwotnego chrześcijaństwa, tego zrekonstruowanego, pierwotnego, czystego, bez naleciałości pogańskich, no to należy to odrzucić. Rzucić. nagle się okazuje paradoksalnie no, okazywało się paradoksalnie, że oni tak patrzyli na teksty starochrześcijańskie i na obyczaje starochrześcijańskie, że zaczęli je interpretować. Przez lutra, czyli przez pryzmat, czy przez sposób jego patrzenia, wracając do tego pierwotnego chrześcijaństwa, ale nie pierwotnego chrześcijaństwa takiego, jakim ono było naprawdę, tylko takiego, jakim widział je Marcin Luter w XVI wieku. E, 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 no, jakie są na to do, dowodem, dowodem na to są same teksty. Rzeczywiście, jeśli się sięgnie, bo bez, bez sięgnięcia do tekstów nie jest sposób o tym mówić, jeśli się sięgnie na przykład do listu do Hebrajczyków, albo jeśli się sięgnie do y, 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 tekstu z pierwszego listu do Koryntian świętego, świętego Pawła, to tam akurat u świętego Pawła nie pojawia się słowo ołtarz, zasterion, tylko pojawia się święty stół, który w tej myśli wcześniejszej pogańskiej miał wymienne znaczenie. Znaczył dokładnie to samo, ale już na przykład pojawia się w liście do Hebrajczyków, pojawia się w innych, na przykład w listach Ignacego z Antiochii też już się pojawia. No i co z tym robili ci, ci katolicy, modernistyczni interpretorzy? Mówili, że to ma znaczenie metaforyczne, czyli że nie wolno tego odczytywać jako dosłownie, nie ołtarza, tylko właśnie jako formę stołu, czyli to pokazuje, jak głęboko oni zostali już przesiąknięci tym, jakby to powiedzieć, liberalnym protestantyzmem, i z, punkt, z tego punktu widzenia patrzyli na ten pierwotny, pierwotny katolicyzm. No, to jest oczywiście jedna rzecz która się wydarzyła, bardzo ciekawa w takich kategoriach. Ja też o tym, o, o tym akurat nie, 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 nie piszę, może, może dwa, trzy zdania. Ale jak głębokie zerwanie takiej ciągłości kulturowej i takiego przywiązania do liturgii nastąpiło w świecie katolickim w wieku XX. Nie zawsze szokowało, jak, jak czytałem na temat tak zwanych reform patriarchy Nikona w Moskwie. To była połowa wieku XVII, gdzie patriarcha Nikon w pewnym momencie wysłał. Wysłał mnichów do, do Grecji, i oni im przywieźli księgi liturgiczne z Grecji i okazało się, że wskutek różnych pomyłek, najczęściej w tłumaczeniu, Pewne drobne zmiany w liturgii prawosławnej tej rosyjskiej, moskiewskiej zostały, zostały wprowadzone bez żadnej, żadnego oparcia o te teksty greckie, które były dlatego przyczyną i podstawą. No i w tym momencie patriarcha Nikon dokonał reformy, ale ta reforma była naprawdę z naszego dzisiejszego punktu widzenia czymś, czymś wręcz nieuchwytnym. No na przykład, że żegnano się nie trzema palcami, tylko dwoma palcami. Że kiedy w pewnym momencie kapłan patrzył, to patrzył, nie wiem, do, w niebo, a tak to patrzył w prawą stronę. Czyli a, wydawałoby się rzeczy absolutnie drobiazgowe, no bo jak Marek yy, yy, Jurek mówił o tych, o tych zmianach, które się dokonują, to można powiedzieć, że były tak nieistotne zmiany, że w zasadzie nie powinny wywołać żadnego oporu i sporu. Tymczasem przywiązanie ludu zwykłego do tego, żeby było wszystko tak po staremu, jak było i żeby nic się nie zmieniało, było tak wielkie, że to wywołało masowe, masowy opór. No i Później powstanie tam popa wakuma i tak dalej. Nie, nie, nie chcę w, w, w każdym razie w tzw. raską, czyli podział cerkwi, pojawili się st staroobrzędowcy Którzy nie chcieli najmniejszych zmian, nawet jeśli one miały wszelkiego rodzaju y, 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 oparcie y, y, w tekstach greckich, które były tekstami pierwotnymi. Ale co to pokazuje? No, z jednej strony, oczywiście, można powiedzieć, to pokazuje pewien fanatyzm, takie przywiązanie do szczegółu tak wielkie, że człowiek jest, nie, nie, nie uważa, wszędzie podejrzewa jakiś zamach na, na ciągłość tradycji. Ale pozytywną stroną, z tego, te, te, czy jaką można wywieźć z tej opowieści, jest to, że ci ludzie byli bardzo głęboko przywiązani do obrzędów. Wczesne obrzędy obcowali z tym, co najważniejsze, czyli z Bogiem, tak? że obrzędy były czymś dla nich ważnym, istotnym, prawdziwym. A teraz jeśli się sięgniemy do tych tekstów, o których tutaj też niektóre z nich pokazuje w książce, to dla wielu teologów, katolickich W wieku XX liturgia była taką jakąś, no, jakąś, jakimś, jakimś starym ubraniem, które trzeba było zrzucić, bo przeszkodą, bo czymś, co trzeba było ciągle przezwyciężać. Niesamowite jest to, ile oni wagi poświęcali na tym ciągłym wykazywaniu, jak, jak to w zasadzie już jest to bezużyteczne, że to jest suche, że to jest martwe, że tam nic za tym istotnego nie ma. To znaczy, zanim doszło do zmiany w sensie formalnym, to ona była poprzedzona takimi latami nieudanych ustanego jej negowania wartości rytuału i wartości samej liturgii, gdzie okazywało się wszystko to, co święte i odziedziczone jest w zasadzie funta warte, no bo to jest ciągle, znaczy wyłącznie podkreślano, że ona jest czymś ograniczającym, że, 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 że brakuje tej właśnie otwartości, tej ekspresji, tej, tej, tej nowości i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to było że to była ta rzecz najbardziej szokująca i trudna, jak się patrzy na to, co się, co się wydarzyło? Jako, że mniej więcej połowa debaty za nami, to myślę, że musielibyśmy jednak przyjrzeć się temu, co robi właśnie papież Franciszek, skoro stoi w temacie nie, naszej debaty, i trudno zresztą o tym dzisiaj nie mówić. Panie marszałku, można nawet z takiej perspektywy czysto instytucjonalnej i socjologicznej w pewnym sensie mówić, że jest przecież w każdej instytucji ważna ciągłość. No i po tym, co zrobiono w latach 70. w kościele przychodzi papież Benedek XVI, wydaje motu proprio sumorum pontificum i uwalnia liturgię łacińską. Był pan marszałek przecież świadkiem tych wydarzeń, także tego jak się otwierała liturgia łacińska w Polsce. Wydawałoby się rozsądne, że jego następca, widząc, widząc ten rozkwit na całym świecie, ten rozkwit utrzyma, będzie chciał jeszcze, by tak rzec, wody do tego ogrodu podlewać, nie dolewać, żeby kwiaty rosły. Tymczasem dzieje się zupełnie inaczej. Nawet w takich kategoriach instytucjonalnych wielu autorów zupełnie świeckich, liberalnych, dziwi się, jak możliwe jest takie zerwanie między politykami, można powiedzieć, jednego władcy, a władcy drugiego. No, a z perspektywy katolickiej, kiedy wierzymy, że decyzje Benedykta XVI są wyrazem odwiecznego nauczania Kościoła katolickiego i są wyrazem pewnej czcigodnej tradycji liturgicznej Kościoła, no to w ogóle mamy do czynienia z jakimś niezwykłym skandalem. Jak to możliwe, że papież? Tak drastycznie, jeszcze za życia swojego poprzednika, zmienia jego decyzje dotyczące najważniejszego w zasadzie elementu całego chrześcijaństwa i życia katolickiego. Ojciec Święty zmienia w imię zmiany, która wcześniej została dokonana. Ale pamiętajmy, że w wypadku papieża Franciszka mamy do czynienia z pierwszym papieżem ukształtowanym w tej. Po soborowym okresie kościoła. Dlatego, że cała ta wielka zmiana, która dokonywała się w seminariach, to nastawienie na tą pragmatykę duszpasterską, traktowanie, że tak naprawdę w religii ważne jest tak zwane dotarcie do ludzi, ten wymiar formacyjny i tak dalej, i utrzymanie z kolei więzi, hierarchii z ludem, pewna mobilizacja. I to jest wszystko ważniejsze od tego, co się przekazuje i tak dalej. To jest po raz pierwszy, dlatego że Jan Paweł II, Benedykt XVI to byli ludzie ukształtowani w czasach Piusa XI, Piusa XII. Po raz pierwszy mamy do czynienia z papieżem, który wyrasta z tych nowych y, czasów. To są już tego, to już można powiedzieć, że to, to jest to pierwsze drzewo wyrosłe na tej glebie y, posoborowej. No, druga rzecz, jedno z takich, bo. Y tych zmian, o których mówimy, przyczyn jest wiele. I jedna z takich elementarnych zmian to jest w ogóle zanegowanie przywiązania synowskiego jako takiego. Bo warto naprawdę spojrzeć na ten naturalny fundament życia religijnego. No Jednak teologia katolicka zawsze przyjmowała, że łaska jest dana naturze, że to natura przygotowuje jest pewnym gruntem dobrym, na, na który które, które Bóg wzmacnia i wykorzystuje. Są bardziej gwałtowne działania łaski, ale tak się dzieje z reguły. I teraz no, fundamentem życia religijnego, życia dobrego, który, na którym chrześcijaństwo rośnie, to jest przywiązanie synowskie, które urzeczywistnia, realizuje czwarte przykazanie i tak dalej. I to jest rzecz, która dzisiaj jest w zasadzie coraz bardziej pomijana albo i to o czym Pan mówił, to że następca, tak naprawdę podejmuje decyzje radykalnie zaprzeczające wszystkim racjom albo wywracające racje, które, 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 które poprzednik podniósł, i negując również efekty i owoce, które sumorym modifikum przyniosło. To jest właśnie taki przykład, to jest praktyczny przykład tego odejścia od przywiązania synowskiego, i tak dalej. To oczywiście ma bardzo wiele konsekwencji w różnych dziedzinach, również w dziedzinie społecznej, gdzie etykę. Powinności wobec społeczeństwa, odpowiedzialności, służby. Coraz bardziej zastępuje etyka rewindykacji praw, oczekiwań, tworzenia prawa na nowa, różne teorie w rodzaju dynamicznego charakteru prawa naturalnego, które prawda, no nie jest czymś danym, co odkrywamy, tylko co się zmienia, co sami tworzymy i tak dalej, nie w, tym, w tym klimacie. Ale ja myślę, że. Z Ojcem Świętym to jest tak, że to jest powrót no, do tych zmian, które się dokonywały w latach 70. w formie radykalnej. No jednak jakby na to patrzy, nie patrzeć, to widzieliśmy przez następne lata wiele ele elementów, które je kontynuowało, na przykład no, Abu Zabi i to, że dzisiaj papież podejmuje no, te wątki tak pluralizmu religijnego. Pewnie lepsza nazwa byłaby relatywizmu i tak dalej, ale przekonania. Że Bóg chciał wielu religii, również sobie, wzajemnie zaprzeczających i tak dalej. To na pewno ma źródło, na przykład, w spotkaniu Zasyżu. Początek tego procesu to jest w połowie lat 80. w spotkaniu Zasyżu, ale w innych wymiarach właśnie etyki społecznej, nawet Szacunku dla tego, co zostało porzucone w latach, 60, w latach 70. przede wszystkim. Tutaj widzieliśmy no, pewne wycofywanie się do tego stopnia, że to Sumorum Pontificum, ten list Benedykta XVI w 2007 roku, było tyle przełomowy, że rzeczywiście po nim nastąpił ogromny rozkwit. Ogromny rozkwit wspólnot tradycyjnych, i one rzeczywiście zaczęły bardzo dynamicznie rosnąć. Oczywiście to nie w tej skali, że jak wejdziemy do kościoła na tamce, do któregoś pobliskiego, to raz trafimy na mszę. Chociaż ja byłem świadkiem takiego rzecz bardzo ciekawej, jak byłem w 2013 roku w Rzymie. Yy, sprawdziłem, gdzie można iść na Mszę Tradycyjną i tak, ale poszedłem rano do Bazyliki Świętego Piotra, stwierdziłem, że nigdzie nie muszę iść, bo przy trzech czy czterech ołtarzach, nie wiem, czy to byli kurjaliści, czy studenci i tak dalej, księża studenci, ale odprawiali, bo połowa mszy odprawianych w Bazylice Świętego Piotra prywatnych, to wtedy była, to wtedy była Msza Tradycyjna i Kościół zaczął się zmieniać. No, jedna z tych przyczyn, o których chodzi święty, bo istnieje bardzo wiele takich sprzecznych, znaczy widać, jak yy, nasz papież poszukiwał racji tych decyzji, które podjął, bo Ojciec Święty najpierw mówił, że to jest moda. Skoro są młodzi, to to jest moda, a mody mijają, czyli to minie. Nie, przepraszam, to, to był drugi motyw. Pierwszy to jest nostalgia ludzi starych, ale potem się okazało, że wszelkie dane pokazują, że to jest trend szczególnie wśród młodych rodzin i że to jest, to jest tendencja w młodym pokoleniu, wśród młodych księży i tak dalej. No więc skoro moda, to to, to, to minie. Potem się pojawiła koncepcja, że to jest efekt zatwardziałości. Ale też Ojciec Święty na Synodzie zaczął mówić, że tego, że to są tak zwani ludzie zatwardzali tradycjonaliści intelektualiści, czyli po prostu jakieś oderwane, niepotrzebnej spekulacji abstrakcyjnej i tak dalej. Także widać było, jak naprawdę nasz papież poszukuje racji tych decyzji, które podejmował, ale efekt był taki, że myślę, że to najlepiej jest streszczone w książce Pawła, dlatego że no, obok wielu kapitalnych fragmentów, tej, oprócz tego wymiaru literackiego tej książki, który ja podkreślam, który Pewnie ktoś, kto będzie ją czytał i skupiał się na całej tej warstwie rudycyjnej, to, 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 to na to powinien zwrócić uwagę. że na przykład to wszystko, co jest o ofierze Izaaka i tak dalej, no to, 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 to niezależnie od, całego, od, od tego, że materią jest teologia i tak dalej, to jest wielka literatura, niezależnie od tej warstwy rudycyjnej też... Cieszę się, że w tej książce są rzeczy, które takie rozluźniające, które mają człowiekowi pozwolić się odprężyć, a może ten humor jest czarny. I do tej kategorii ja zaliczam to spostrzeżenie, jak autor pisze, że tego, że Ojciec Święty mówi, mówią mi, że te instytuty są coraz liczniejsze, że jest coraz więcej powołań. I wcale mnie to nie cieszy, mówi papież i tak dalej. Czyli no, jakieś przekonanie, że Kościół trzeba zmienić, że trzeba zmieniać, iść w tym kierunku, Właśnie wyznaczonym przez to, co się stało w latach 70., o czym, o, czym, o czym kardynał Ratzinger napisał. W, właśnie, ja nie wiem, czy w 85 czy w 86 roku on wydał raport o wiary. To musiałbym sprawdzić, ale w każdym razie w połowie lat 80., że wtedy późniejszy papież napisał bardzo jasno, będąc rozpoczynającym swoją pracę prefektem Kongregacji Nauki Wiary Jana Pawła II, napisał bardzo jasno, ostatnie ćwierć wieku w życiu kościoła nie było dobre, to nie był czas fortunny itd. Tak to było takie bardzo jasne stwierdzenie, no ale myślę, że Ojciec Święty właśnie w tym się nie zgadza, że uważa, że właśnie te zmiany, że to wszystko, to wszystko co zmieniało katoli tra tradycję katolicką i tak dalej, naruszało ją, że jest tym trendem, który ma doprowadzić do takiego, takiego stopienia się kościoła ze światem, tego zbudowania nowego autorytetu, nowego autorytetu kościoła, który pokazuje na tym, że no, tak jak kardynał Marini miał nadzieję, a mówił pewien wybitny mąż stanu wcześniej, że dogonimy i przegonimy, że dogonimy postęp i przegonimy postęp. I tak dalej. I że Kościół nagle może stanąć na czele walki o społeczeństwo niedyskryminujące, na czele walki o rewolucję ekologiczną, o zatrzymanie rozwoju przemysłowego. O, że Kościół może bardziej radykalnie czy powiedzmy równie radykalnie jak najbardziej radykalne grupy, ale bardziej radykalnie od instytucji politycznych potępiać historię Zachodu i w ogóle, że Kościół może pójść dalej w rewizji kultury ludzkiej niż najbardziej radykalne ruchy i tak dalej. No i taką tendencję i taką tendencję widzimy, ona jest straszliwie groźna. Ona jest straszliwie groźna, bo w istocie rzeczy jest gnostycka, odchodząca od przekonania, że Bóg stworzył świat dobry. Odchodząca od przekonania, na którym rósł Kościół katolicki, no gdzieś tam od czasów. Świętego Justyna Męczennika, że, że, że kultura grecko-rzymska, z którą Kościół dokonał syntezy dziedzictwa żydowskiego, że jest czymś dobrym, że instytucje z tej kultury wyrosłe są rzeczą dobrą i przede wszystkim, na koniec i co najważniejsze, że katolicyzm jest czymś świętym, co się rozwinęło za asystencją Ducha Świętego i że to trzeba przede wszystkim zachować. I to przekonanie odpowiadające temu tak zwanemu człowiekowi współczesnemu, który często no, nie ma. Do, wiele wspólnego z realnymi ludźmi, których znamy, którzy się urodzili w tym samym czasie, co my, czy są po prostu młodsi, i tak dalej. Że ta, to, to przekonanie, że wolność człowieka realizuje się w rewizji, w rewizji kultury, którą on zastał, że w ten nurt trzeba, że Kościół powinien wejść. No to jest oczywiście, to jest oczywiście odejście w ogóle, to jest odejście od tradycji. To jest jakiś wielki kryzys. Które który, który przeżywamy, no ale, ale, ale mówię, no który, wymaga, który wymaga takich analiz, jak wygnanie Melchizedeka. Pan marszałek powiedział dwukrotnie takie ciekawe słowa, że papież Franciszek, decydując o ograniczeniach nakładanych na Mszę Łacińską, poszukiwał uzasadnienia dla swoich decyzji. Ale to tak jak to jest, że poszukiwanie uzasadnień następuje dopiero po podjęciu decyzji? I tutaj, panie redaktorze. Trochę się narzuca pewna analogia z Pawłem VI. On też podejmuje decyzje liturgiczne, ale już zaraz widzi, że to wszystko przynosi złe owoce. Tak jakby jednak to nie on był głównym ideologiem tych zmian. Jak to jest w przypadku tego pontyfikatu, bo mówił pan redaktor, pisze pan redaktor w książce, bardzo wiele o protestantyzmie właśnie. Mamy dzisiaj w środowisku papieża Franciszka takiego człowieka, profesora Andrea Grillo, który mówi na przykład o tym, że wzorem może kalwińskim, może luterańskim należy zrewidować naukę o transubstancjacji, a więc o realnej obecności. Pana Jezusa pod postaciami eucharystycznymi. I to człowiek, którego papież dopuszcza w swoje środowisko. Sam papież, Franciszek, nigdy o tym nie mówił. Ale czy jest znowu tak, że ponownie do decyzji liturgicznych w kościele dorwała się jakaś klika, która jest o wiele bardziej radykalna od samego papieża i stara się niestety skutecznie wykorzystać jego, nie wiem, czy nie czy brak zainteresowania do tego, aby przeprowadzać właśnie tę radykalną rewolucję? Tak, mnie na, znaczy, moją uwagę też zwróciło to, co Marek Wórek mówił na temat tego, że najpierw była decyzja, a potem było poszukiwanie uzasadnienia <grym> I, 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 i czy tam próba racjonalizacji tej decyzji, no bo kto tak działa? Gdybyśmy tak upatrzyli w świecie, w świecie, do już niereligijnym, tylko świecie świeckim i w ogóle w historii, no tak działa ktoś, kto podejmuje decyzję w sposób skrajnie arbitralny. Czyli mamy tutaj do czynienia z czymś, co można by nazwać takim absolutnym kultem samowoli. Znaczy ja podejmuję decyzję i ona jest słuszna z samej swojej zasady, a kto twierdzi, że jest niesłuszna, ten nie ma racji. Czyli to jest, ta, 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 to, jest to, co ja starałem się też opisywać w tym buncie Lutra, czy w tym przewrocie Lutra. No, powiedziałem, że tak jest, chciałem, by tak było i tak jest. Wola jest jedynym jedyną, ostatnią, ostateczną instancją decydującą o tym, co słuszne i co niesłuszne, co prawdziwe i nieprawdziwe, co zgodne z tradycją i co niezgodne z tradycją. No to jest zresztą odpowiedź Lutra, kiedy mu zarzucano, że on przygotował tłumaczenie Nowego Testamentu. No i tam się pojawiały słowa, no słynny przykład, prawda, że człowiek żyje tylko z wiary, nie ma słowa tylko w tekście greckim, a u niego jest. On odpowiadał, bo papiści to są osły krótko mówiąc, no, odpowiedź jest, że to może powiedzieć, używając dzisiejszej formuły, no, niewspółmierna nie do zarzutu, no bo byśmy oczekiwali, nie, no to w jakimś tam rękopisie jest, albo ktoś tam nic interpretował, krótko mówiąc, byśmy oczekiwali odpowiedzi merytorycznej, odnoszącej się do treści. On powiedział, nie, po prostu tak uznałem, tak uważam, a ten, kto uważa inaczej, no to jest osłem, używał oczywiście czasem mniej wybrednych jeszcze określeń niż osły. I mam wrażenie, że bardzo podobnie, z bardzo podobną sytuacją. Stąd jest ta trudność w tej, tej, tej dyskusji, która się toczy tak naprawdę już rzeczywiście trochę od Pawła VI, bo przecież Zarzuty dotyczące zmiany, czy dotyczące kreacji nowych modli, które się wtedy pokazały, czy wtedy się pojawiły, no na te zarzuty nie, w zasadzie nie ma dobrych odpowiedzi. No nie ma dobrych odpowiedzi pokazujących, bo tego rzeczywiście nigdy nie było w, kościele, w tradycji kościelnej, tego nigdy nie było w, ani w kościele w, w zachodnim, ani w kościele wschodnim, ani w tych żadnych innych kościołach, gdzie jak słusznie zauważał Benedykt XVI, czy wtedy to był Józef Ratzinger, zmiany nastąpiły w sposób organiczny, naturalny, w taki sposób, że nikt o nich nie wiedział. Bo tak naprawdę pokolenie przekazywało pokoleniu, jeśli zmiana następowała, bo zdarzały się jakieś tam drobne rzeczy, to one były dostępne wyłącznie dla specjalistów, dla znawców, dla ludzi, którzy mogli takie rzeczy śledzić i sobie zdawać z tego sprawy. A tutaj nagle nastąpiło, i to jest istota tej zmiany, już niezależnie od kwestii merytorycznych, że nagle Uznano w połowie wieku XX, że istnieje, że Kościół może sam wykreować liturgię na nowo, znaczy wykreować te modlitwy, stworzyć je w oparciu o co? O wolę. O wole władcy, czyli o wolę w tym przypadku papieża. No to oczywiście papież Franciszek może powiedzieć tak, skoro Paweł VI mógł wykrować i w taki sposób to zarządzić i próbować to narzucić w oparciu o swój autorytet, to dlaczego ja mam być gorszy? Ja mogę zrobić dokładnie to samo, bo ja dysponuję taką samą władzą, taką samą władzą, jak on dysponuje. Zresztą, co jest zresztą też ciekawe, tu wprowadzając ten dokument estjonisku ten Stodes, przecież papież Franciszek powołał się na zmiany dokonane przez jego zdaniem, przez Piusa V, czyli przez tego papieża, który zatwierdził mszę, czy tradycyjny ryt, specjalną bullą quiprimum w 1570 roku i on powiedział, że on nie robi nic innego, tylko też to robi w gruncie rzeczy, co jest oczywiście kompletnie nieprawdziwe, ale to pokazuje do jakiego stopnia w kościele katolickim władza papieska nagle, nagle że tak powiem, papież zaczyna, czy występuje, jako ktoś, kto dbuje się przede wszystkim do Własnej woli. Znaczy, on mówi i tak jest. W dużym stopniu oczywiście to jest taka analogia, ale można by powiedzieć, jakby powiedzieć papież stał się takim superlutrem, to znaczy no, sam ogłasza i po prostu w oparciu o tą o, tą swoje, o to swoje, co on ogłasza, tak ma być. No, nie, bo rzeczywiście nie da się w sposób logiczny uzasadnić związku między na przykład sumorum Pontyfikum a tradycjonistyczną Custodes. One sobie zaprzeczają w iluś momentach wręcz w sposób jednoznaczny. Y, y, y. To tak jak z innej troszeczkę, ale też moim zdaniem, bardzo dla, to, to, to dla mnie szokująca, szokująca. No w każdym razie y, zmiana której papież Franciszek dokonał, jeśli chodzi o stosunek kościoła do kary śmierci kary śmierci, jak wiadomo, która była zawsze moralnie dopuszczalna. W, zawsze w sensie w ojcowie Kościoła, doktorzy Kościoła, poszczególni papieże, to jest tak zwana część zwyczajnej nauki Kościoła, czyli nauki, która nie jest uroczyście zdefiniowana, ale ze względu na swój praktyczny użytek czyniony z nią przez wszystkich w Kościele jest traktowana jako obowiązująca. Otóż papież Franciszek wprowadził, jak wiadomo, do katechizmu twierdzenie, że kara śmierci jest zawsze czymś niemoralnym, niesłusznym, niesprawiedliwym. I pytany o to, towarzyszący czy, czy wczesny, chyba cały czas zresztą jest, prefekt, nie, już nie jest, prefekt kongregacji nauki wiary, kardynał Ladaria, powiedział, że to jest forma, że zaprzeczenie jest formą rozwinięcia. Czyli znowu, słowo traci kompletnie swoją, znaczy słowo traci swoją treść. No co to przypomina? No to przypomina, to Marek z tego jeszcze bardziej pewnie zdaje sprawę, debaty polityczne. No polityk wychodzi na, na prawda, mównicę i nagle mówi, że wszystko to, co mówi przed chwilą, to się kompletnie nie liczy, bo jest zupełnie, zupełnie co innego, prawda? I tak naprawdę, no bo akurat, nie wiem, głosy mu się nie zgadzają, albo kogoś tam musi pozyskać, tu musi kogoś kupić, tu się z kimś dogadać, a po prostu albo szuka, z badań wyszło, że ludzie już uważają co innego niż uważają, to on też musi uważać Coś innego, jeszcze to ogłosić. Czyli mamy do czynienia w tym sensie z taką, jak powiedziałem, z jednej strony z takim kultem samowoli, a z drugiej strony z taką radykalną polityzacją kościoła. Bo tak porównując, można nie powiedzieć, że różnica między papieżem Franciszkiem a papieżem Benedyktem to jest trochę taka różnica jak, nie wiem, demokratami, republikanami w Stanach Zjednoczonych. No po prostu następuje totalne odwrócenie wszystkiego, może nie wszystkiego albo bardzo, bardzo wielu rzeczy, i nagle ta zmiana zostaje, zostaje, zostaje wprowadzona. Więc myślę, że to jest, to, jest ta, to jest. Papież Paweł VI kiedyś mówił o takiej szczelinie, przez którą wtargnął diabel, font diabelski. Moim zdaniem, tą szczeliną, przez którą do kościoła wtargnął ten swąd szatański jest samowola. Jest po prostu ten radykalny kult woli, który sprawia, że podejmowane są decyzje kompletnie z pominięciem tradycji, zupełnym zerwaniem posłuszeństwa wobec tej tradycji i oparciu wszystkiego na tym, co ktoś sam prywatnie uważa, wykorzystując, tylko że oczywiście to ma krótkie nogi, no w tym sensie ma to krótkie nogi, że jeśli taka zmiana jest wprowadzona w, i dotyczy kwestii mających ze sobą tak zwane poparcie świata, jeśli tak można powiedzieć, to ona jest przyjmowana. Ale jak tylko pojawia się coś, tak jak w przypadku zresztą samego Pawła VI, kiedy pojawiła się cyklika Humane Vitae, uderzająca w, czy podtrzymująca tradycyjną naukę kościoła, tradycyjną etykę kościoła, seksualną etykę kościoła, to natychmiast się okazało, że ta jego arbitralna wola już nic nie znaczy, ponieważ duża część episkopatów i teologów go odrzuciła i potępiła. Czyli ta, to, jest, to jest, jakby to powiedzieć, Kapież, który podważa tradycję, podcina gałąź, na której siedzi. I arbitralność decyzji może być, owszem, on może powoływać się na, te, na tą swoją wolę i ona może być przyjęta, ale tylko w tych granicach, w jakich uznaje to tak naprawdę świat. Tam, gdzie próbuje przeciwko temu wykroczyć, czy tam, gdzie próbuje podtrzymać w nauce katolickiej to, co się sprzeciwia współczesnym, współczesnej wrażliwości, czy współczesnym oczekiwaniu, tak naprawdę z tym się, nie, tam, z tym się wtedy większość nie, nie liczy i to odrzuca. Myślę, że tak to wygląda, ale, ale najkrócej mówiąc, samowola jest tym najgorszą, najgorszą chorobą. Понимаешь, оку... Przecież nie tylko katolicy patrzą na to, co się dzieje w Kościele Katolickim. Ja rozumiem, że masy ukształtowane w postmodernistycznym paradygmacie, gdzie nie ma prawdy, to się nie dziwią, prawda? że jeden papież to, drugi tamto, im to wszystko obojętne, ale są też poważni wrogowie Kościoła. I pa, redaktor Paweł Lisicki mówił o tej polityzacji Kościoła, o tym, że trochę nam się właśnie wydaje, że możemy to dowolnie kształtować. Jakie ma znaczenie to, co się dzieje z katolicką liturgią od lat kilkudziesięciu dla wiarygodności przekazu Kościoła? No bo może się tak przecież wydawać, Poważnym ludziom, że jeżeli można sobie odrzucać te wszystkie skarby, to co święte, to nie ma żadnej jednoznacznej doktryny. Nie ma w kościele nic pewnego, a zatem i całe przesłanie chrześcijańskie jest funtakłaków warte jak to panie marszałku wygląda. Zmiany liturgiczne są takim najbardziej demonstracyjnym przekazem najbardziej demonstracyjną formą wejścia ewolucjonizmu do kościoła przekonania, że prawda ewoluuje i tak dalej. To jest jedna z tez modernizmu, którą, no, czy, na, czy szczególnie neomodernizmu, To święty Pius X potępiał i e, Pius XII w Generis, przekonanie o tym, że właśnie prawdy mogą przechodzić w formy wzajemnie sobie zaprzeczające potem, w okresie rozmów Rzymu z Bractwem Świętego Pisa X pojawiła się taka teza nowa, nowa teologiczna, że nieważna jest, tylko prze, nieważna jest tylko ciągłość przedmiotu przekazu, czyli ciągłość tego, w co wierzymy, ale również ale wystarczająca jest ciągłość podmiotu, że to my właśnie, że to to, że w tej wspólnocie dokonują się te zmiany, gwarantuje również tożsamość tego, w co wierzymy i tak dalej, co oczywiście co oczywiście jest nieprawdą. Z punktu widzenia, myślę, że przede wszystkim z punktu widzenia teologicznego, to wszystko to, co obserwujemy, no to musi nam stawiać przed oczyma tą przypowieść Zbawiciela o, o, o tych niewiernych dzierżawcach. No bo to jest historia, która pokazuje również to, co się stało w dziejach Izraela. I niestety pokazuje również tą skłonność, która może się ujawniać w dziejach chrześcijaństwa, że każda wspólnota ludzka, mając powierzone sobie jakieś dobro, również nadprzyrodzone, może chcieć je zawłaszczyć, zdeformować i wykorzystać przeciwko temu, znaczy właśnie tak, tak jak Paweł mówił, no, zgodnie z własną wolą. Może własną wolę pozostawić, nad, postawić ponad naturą depozytu, które otrzymała i odpowiedzialnością za to, która ma przekazać. Ale ja bym tak, bo jak już trochę rozmawiamy, no chciałem na to spojrzeć też optymistycznie, bo w moim przekonaniu... Planowałem jeszcze się. jedno pytanie, które co? umożliwi tego ja rodzaju... Ja, to ten, ja bym, no, że, to żeby otworzyć to, no, że w moim przekonaniu Proszę. to wszystko, co się dzieje, ma głęboki sens. Taki głęboki pożytek, dlatego że jest bardzo ważne, że niezależnie od woli, tych, którzy doprowadzili do tej sytuacji, to tak naprawdę w drugiej połowie XX wieku coraz mocniej stanęliśmy wobec uświadomienia sobie, że katolicyzm nie jest żadną ezotoryk, ezoteryką, którą można, którą wtajemniczeni mogą przedstawić tak czy inaczej. No Święty Paweł mówi, że wiekom mu uwierzył i my wiemy, w co uwierzyliśmy. Że nie chodzi tylko o to, że papieże są związani tradycją jako jakimś właśnie dorobkiem społecznym i tak dalej, jako jakimś dziedzictwem intelektualnym i tak dalej. Nie, ta tradycja jest rozwinięciem tego, co pierwotne i ona określa i przekazywanie, i na pewno określa sens papiestwa, bo to jest akurat, to jest akurat prawda zdefiniowana przez Sobór Watykański I, że w ogóle sensem władzy papieskiej jest strzeżenie tradycji. Papież wyrasta z tradycji, jest jej elementem, bo to, że, bo to, że następcy Piotra kierują Kościołem, to, że biskup Rzymu, tej jednej z dwóch stolic Piotra, nie Antiochii, ale Rzymu, zawsze, nawet mówię, nawet gdyby, nawet, gdyby, nawet gdyby Rzym znalazł się pod władzą niewiernych i papież musiał się przenieść do Nigerii czy, 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 czy gdzie indziej, to będzie wykonywał władzę jako biskup Rzymu. Nawet gdyby Rzym zalało, to dalej biskup Rzymu będzie wykonywał tą władzę, bo ona jest związana z tym urzędem, z tym biskupstwem, a nie z tym, że Kościół właśnie sam sobie wybiera księcia, czyli pierwszego pośród biskupów i tak dalej. Nie, to właśnie. I, i to jest też element tradycji. I teraz sensem papiestwa jest po prostu ochrona tradycji, przekazywanie wiary i i to jest główne zadanie właściwie papieństwa. I uświadomienie sobie tego, że katolicyzm to jest zbiór prawd, które owszem, no, żaden katolik prywatny nie ma mandatu do, do np. orzekania ich prawdziwości, ale jeżeli one zostały orzeczone, to ma nie tylko mandat, ale obowiązek do tego, żeby je wyznawać. To jest coś, co ocaliło Kościół, znaczy tą resztkę Izraela, tą resztkę katolicyzmu w krajach protestanckich wtedy, kiedy on masowo. Odpadało od kościoła. No na, tym, na tym się opierał święty Tomasz Mor i tak dalej. Czy, 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 czy święty Jan Fischer, czy, 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 czy ci, którzy dochowali wierności w krajach skandynawskich, i tak dalej. Więc to mówię to, to przekonanie, że katolicyzm nie jest żadną ezotoryką, że, że zachowując całkowite posłuszeństwo wierze i autorytetom, bo przecież nikt kto upomina się, nikt kto wyraża sprzeciw wobec tego, co w działaniach idących z Rzymu jest nietradycyjne, czy, czy, czy wobec takich teorii, na przykład pluralizm religijny, który jeszcze za poprzedniego pontyfikatu było jasno i to w oparciu o dane tradycji yy, odrzucone, przecież nie ingeruje w wykonywanie władzy Ojca Świętego tam, gdzie on tą władzę wykonuje, powołując kardynałów, biskupów i tak dalej, papież tego, ale to co? I druga rzecz, myślę, no to jest, to, to jest najważniejsze, ale druga rzecz, no to jest ważne to, że, że te czasy, my szczególnie za że te czasy pozwalają katolikom odnowić przywiązanie do papieństwa jako tego, takiego, czyli nie, już nie tylko do osoby, ale również do urzę urzę urzędu Piotra. Nie chodzi o to, żeby udzielać urząd od tego, kto go wykonuje. Dlatego, że papież nawet w czasach trudnych pontyfikatów, sam fakt istnienia papieństwa, sam fakt istnienia Rzymu stanowi zwornik, który sprawia, że yy, który jest znakiem widzialnej jedności wszystkich katolików, że cały kościół modląc się za tego papieża. Urzeczywistnia swoją jedność, ten miliard ludzi no, wokół tego papieża się zbiera, co nie zmienia faktu, że to, co dzisiaj upomina się tu katolików, to nie jest kwestia ich tak zwanej samsybility, wrażliwości religijnej, to nie jest kwestia to nie jest kwestia ich preferencji teologicznych i tak dalej, tylko to jest kwestia prawdy, wierności i posłuszeństwa. Dlatego, że w kościele raz zdefiniowana prawda, ona nie jest ogłoszeniem niczego nowego, ale ona jest symbolem, jest po prostu określeniem czegoś, symbolem w znaczeniu tym etymologicznym. to znaczy jest pieczęcią, czymś, co przystaje do rzeczywistości, którą opisuje. I po prostu my wszyscy mamy obowiązek po prostu tego, się, tego się trzymać. I to niezależnie od tego, czy to są prawdy dla nas łatwiejsze, czy prawdy trudniejsze w wyznawaniu, bo mogą być takie i takie. W moim przekonaniu to pokazanie obiektywności prawdy katolicyzmu, takie naoczne, że w sytuacji takiej esencjalnie trudnej i tak dalej, no jest, jakimś, jest jakimś pożytkiem z tych czasów. No oczywiście nie pożytkiem dla nas, którzy jesteśmy w takiej sytuacji. Nie pożytkiem dla ludzi, którzy mogą być ofiarami tej sytuacji, nie wiem, dezorientowani w swojej wierze i tak dalej, ale wierzę głęboko, że pożytkiem dla kościoła w przyszłości. W ramach tego, w ramach tego, te, tego co pisał kardynał Newman, właśnie tego, te, te, tej historyczności katolicyzmu, który jest jeden i ten sam, a jednocześnie jako człowiek ma swoją historię. Jak, jak człowiek. Zatem coś rzeczywiście pozytywnego. Będziemy już zmierzać do końca, to poproszę pana redaktora o podsumowanie jeszcze jako, że w książce wiele jest też takich drukopisanych opisanych wyjścia, przede wszystkim powrót po prostu do normalności liturgicznej, ale no wygnaniem Merchisetyka, no jego się próbuje wygnać, prawda? Paweł VI próbował go wygnać, Franciszek go próbował wygnać, ale jakoś jednak nie chce dać się wygnać, i wraca od lat, nie tylko w działalności bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X, gdzie wraca bardzo mocno, ale wracał też został w pamięci wielu wspólnot monastycznych ocznych w... Wielu zwykłych katolików, którzy nawet na wideo mogą sobie odtwarzać, jak to kiedyś było w kościele, a będąc ludźmi obdarzonymi jednak pragnieniem ciągłości historycznej, skoro kiedyś tak było, wr wróćmy do tego. Czy uda się, panie redaktorze, ostatecznie wygnać Melchizedeka rewolucjonistą, czy jednak Melchizedeka wygnać się nie da, więc nie da się zanegować ostatecznie przy świętej, jak najświętszej ofiary, no bo to jest po prostu prawda esencjonalna, można rzec katolicyzmu, stąd możemy być, tak jak mówił marszałek Marek Jurek, jednak pozytywnie nastawieni do tego, co się za Ileś pokoleń, być może nawet wydarzy, może nie za naszego życia. Nie, no jestem oczywiście pozytywnie nastawiony do tego, co wydarzy się za ileś pokoleń i w ogóle do tego, co się może wydarzyć, no bo tak długo jak człowiek zachowuje swoją wiarę, to trudno, żeby nie wierzył w to, że jednak mimo wszystko opatrzność nad nami czuła, no bo w przeciwnym wypadku i nie traktował tego wszystkiego o czym. Mówimy jako pewnej formy próby. No to jest ta różnica, tak? Próba oznacza, że trzeba przejść przez coś trudnego i wytrzymać to i stawić temu czoło, a nie się temu poddawać, tak? I nie, temu, i te nie, nie wolno temu ulegać. No to, jest, to jest definicja, możemy powiedzieć, próby, przez którą trzeba przejść. Natomiast w kategoriach gdybyśmy, i to jest ten najwyższy, jakby to powiedzieć, najgłębszy poziom, który sprawia, że można z ufnością i ze spokojem patrzeć, nawet, żeby no, papież się przeniósł, nie wiem, nie do Nigerii, albo w jakieś jeszcze inne miejsce i w ogóle ogłosił, że, że nie jest zainteresowany papiestwem, prawda? Albo jakieś no, różne rzeczy mogą, albo, albo na przykład, żeby wystartował jako kandydat na urzęd Szefa ONZ, prawda? I razem z Klausem Schwabem w Davos zwoływał kolejne zebrania, które by promowały jakąś tam. Nie wiem, agendę 5.0, zielono-chipowo-jakąś inną. Mam nadzieję, że się to nie zdarzy, choć biorąc pod uwagę obecne tendencje, nie można tego, nie można tego całkowicie wykluczyć. I, i, I w ten sposób tylko można było powiedzieć, że się wierza temu, co mu zostało powierzone, i tak do tego należałoby, należałoby podejść. Natomiast w sensie praktycznym, oczywiście, no, możemy oceniać, i, czy możemy patrzeć na skutki poszczególnych decyzji dla Kościoła, jego pozycji, również pozycji społecznej. Jego znaczenia społecznego, tego, czy się, na ile jego głos jest głosem, którym się inni liczą, a na ile nie, na ile na przykład prawo państwowe czy prawo polityczne jest cały czas związane z jakimś, z jakimś odniesieniem do prawa naturalnego czy, czy prawa bożego, czy też jest czymś, całkowicie, jakimś konstruktem całkowicie zewnętrznym. To możemy, wspomniałem na samym początku, prawda, podałem ten przykład FBI. Skąd się to bierze? No To się bierze stąd, że w związku z całym przechyłem amerykańskim Życia politycznego, czyli z coraz większym przechyłem tego w stronę radykalnej lewicy, no bo na tym to polega, no jeśli FBI korzysta jako ze źródła, czy jako miary z tego czegoś, co pochodzi ze źródeł radykalnych ruchów tam antyrasistowsko-równościowych i tak dalej, no to znaczy, że, że, że mamy do czynienia z daleko idącym przesunięciem całej sfery politycznej i jeśli to przesunięcie następuje, to ci, którzy nie biegną tak szybko albo pozostają w miejscu, albo to stają się przedmiotem możliwego ataku. Tak, no tak, to, tak, to, tak to niestety może, może wyglądać. no Ja w związku z tym jestem sobie w stanie wyobrazić ten, nazwijmy to czarny, czy zły scenariusz, że w ramach walki z, no, z, tymi, z tymi, którzy się nie chcą poddać zmianie, można sobie wyobrazić dalej idące nazwijmy to, decyzje czy dalej idące projekty zwalczania tradycyjnych katolików, gdzie nastąpiłoby połączenie sił papieża czy nie mówię konkretnie papieża Franciszka, albo jego, albo jego następcy, który by w tę samą stronę i na przykład niektórych innych liberalnych państw. No, dlaczego nie? No bo rzeczywiście jest tak, że jeśli, jeśli prawdziwym celem y, y, tych zmian miałoby być dążenie do jakiegoś nowego porządku światowego, położenie na przykład jakiegoś rządu globalnego i, i zapewnienie panowania globalnej ideologii, no to na, siłą rzeczy uderza czy zderza się z przesłaniem kościoła, no oczywiście tego kościoła tradycyjnego, a nie tego kościoła, kto się do tego dostosuje i będzie to przyjmował. I w tym sensie mamy do czynienia, moim zdaniem, takie niebezpieczeństwo, w sensie praktycznym jest realne, połączenia tych dwóch sił. Yy, przeciw yy, przeciw yy, tradycyjnemu Kościołowi. Zresztą nie mówię tutaj tylko o katolicyzmie, no, to, bo to dotyczy akurat wszystkich tradycyjnych chrześci wyznań chrześcijańskich. Jak kiedyś mówiłem, łatwo zauważyć, że taka tak zwana deklaracja z Neszkwil podpisana przez Południowych Baptystów w Stanach Zjednoczonych, gdzie mówi się o wszystkich podstawowych prawdach moralnych chrześcijańskich, no, też jest przedmiotem, który z pewnością może być traktowany jako forma ekstremizmu teraz politycznego i coś, z czym należy zwalczać. Ten, ten, yy, 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 mówiłem, że jeśli chodzi o protestantów, Mamy do czynienia z różnymi grupami. No, prawda, jednak inny jest ten protestantyzm u południowych Baptystów, a całkiem inny jest w Kościele episkopalnym, który rzeczywiście myślę, że nawet papież Franciszek jeszcze musi dużo popracować, żeby nadgonić za episkopalianami, bo oni się wysforowali tak bardzo do przodu, że nie sposób ich dogonić. Także także, także, tak, także tak, to, tak to wygląda. Ale co by się nie działo i w każdej tej sytuacji to jest też zresztą ta, 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 to jest ten pozytywny, myślę. Bo, bo po tym całym zamieszaniu, które przyniósł ze sobą sobór, ten okres posoborowy i te wszystkie zmiany, jak człowiek z, próbuje z tego kurzu coś zobaczyć, co jak ten kurz osiądzie i co zostaje, prawda? I nagle się okazuje, że, w, że jeśli bada w sposób trzeźwy, nieuprzedzony, to okaże się, że właśnie to, co jest zawarte w tradycji, czy zostało przekazane nam przez poprzednie pokolenia, że to cały czas ma taką samą wartość. To jest ta to jest ta rzecz, do której oczywiście statystycznie rzecz biorąc, może, może to nie jest powszechne. Odkrycie, ale, jeśli, ale wciąż są ludzie, którzy no, kierują się rozumem, badają, kierują, starają się odkryć prawdę, szukają tego, co jest najistotniejsze. I dla takich ludzi jestem przekonany, że oni cały czas to samo mogą odkryć, oni cały czas do tego samego docierają, nawet jeśli w socjologicznie trudniejszych warunkach, no bo tak to w zasadzie można by było y, y, określić. Także tak, na poziomie tym takim nazwijmy to duchowo-metafizycznym, to myślę, że możemy z ufnością patrzeć w przyszłość, a na poziomie takim właśnie historyczno-politycznym. No to specjalnych, specjalnych znaków, powiedziałbym tak, specjalnych znaków tutaj tak, optymizmu nie, nie, nie dostrzegam. No ale różne rzeczy się w jak zdarzały, i ten obecny proces, który przebiega, bo to oczywiście nie dotyczy tylko Kościoła, to dotyczy też na przykład likwidacji tożsamości narodowych, prawda? D likwidacji tożsamości kulturowych, wszystkiego tego, co zostało przekazane. Kościół jest tutaj tylko pewnego rodzaju symbolem, ale to samo, co się dzieje z Kościołem, dzieje się też z tożsamością narodową w poszczególnych państwach, tak? No, że posz więc, więc, więc tak do tego można. Można podejść, to dążenie do tego, tej nowej globalnej wizji człowieka, tego wielkiego resetu, albo jak zwał, tak zwał, bo to może różne określenia, jest prawdziwe i stanowi realne zagrożenie dla ludzkiej natury, no bo tak można by w takim najgłębszym tego słowa znaczeniu o tym powiedzieć. No cóż, nie była to może najbardziej pozytywna konkluzja, ale wiele... Starałem się. Ale sytuacja jest trudna, natomiast takie książki właśnie jak wygnanie Melchizeteka się ukazują, można je czytać i można z nich dowiadywać się, jak te sprawy wyglądają. Także bardzo dziękuję panom za rozmowę. Pan redaktor Paweł Lisicki, sala mała, ale jakiś brawa na pewno się jednak uda <noise> znaleźć. I pan marszałek Marek Jurek. Dla tych z Państwa, którzy są tutaj, książka, jak widzę, jest tam wyłożona, można ją nabywać. Dla tych z Państwa, którzy przez internet nas śledzą, internet jest szeroki, wiele księgarń, więc tam na pewno coś się znajdzie. A są też i fragmenty na zachętę na PCH24 czy w Tygodniku Do Rzeczy dostępne. Można je najpierw przeczytać, a potem zdecydować się na lekturę całości. Do czego gorąco zachęcam. Bardzo Państwu dziękuję i kłaniam się.